Mam coś nacisnąć? Tak, to szczotkowanie. A które to jest? Washi? Brush, to jest też nasz brush. Właśnie jedziemy do Albufeiry. Jest to miejsce położone na samym południu Portugalii, w tym znanym, pięknym wszystkim zakątku zwanym Algarve. Tam zatrzymujemy się na jeden miesiąc. Przez jeden miesiąc będziemy tylko w jednym miejscu. Będziemy o wiele mniej podróżować, o wiele więcej pracować. Zapraszamy Was, chodźcie zobaczyć z nami, gdzie będziemy mieszkać. Teraz Wam pokażę, jak wygląda nasz kamping.
Mamy też 3 baseny. Jeden tu malutki dla dzieci, tu jest taki większy i tam na dole jest 3 największy basen. No woda nie jest taka zachęcająca do pływania, ale baseny są cały czas czyszczona, woda filtrowana, może sobie poleżeć na leżaczkach w słońcu i się poopalać. Gdzie to znaczy? Przywitaj się ze wszystkimi. Oprócz nas na kampingu jest bardzo dużo emerytów i starszych osób, głównie z Holandii i z Niemiec, widać to po tablicach rejestracyjnych. I z tego co widzimy i rozmawialiśmy, to osoby spędzają tutaj zimę co roku. Przyjeżdżają tu na 3-4 miesiące w okresie zimowym, a później wracają do swoich domów w Holandii, czy tam w Niemczech, Anglii i tak dalej. Więc jest to sposób na zimę. Bardzo dużo takich namiotów jest, które wyglądają, jakby tu osoby już mieszkały na zawsze. Są ogrodzenia, są bramki, są ogródki, mają swoje nawet karniki dla ptaków. Także no jest to, jeszcze nie do końca zrozumiem, nie wiem ile oni tu płacą i czy im się to opłaca, ale chyba utrzymują tutaj po prostu cały rok ten swoje stanowisko i wracają do niego dosyć często. Będziemy teraz gotować. W zasadzie to ja będę gotował. Dzisiaj na obiad będzie Chińczyk. Co to za dziwny akcent, Łukasz? Mam zatkany nos, bo mam katar i jestem chory. I może to dlatego, stąd ten akcent. Dzisiaj będzie łok, warzywa chińskie. Jeszcze nie wiem, jak to wygląda w środku, ale skusiliśmy się, jak byliśmy ostatnio na zakupach w dyskoncie. Kupiliśmy też nudle, bo nam się zachciało. Kiedyś gotowaliśmy Chińczyka, kiedyś zamawialiśmy Chińczyka. Jak się mieszkało w Londynie, to było bardzo proste, bo mieszkaliśmy bardzo blisko Chińczyka. Zaczął jeden telefon i parę minut później już obiad był zawsze cieplutki, pyszniutki. A teraz niestety musimy sami gotować, albo stety. Tym sposobem po kilku minutach pad thai. Miał być Chińczyk, wyszedł pad thai.
przerywamy program, ponieważ właśnie dostaliśmy powiadomienie, że zbliżamy się do 50 tysięcy subskrypcji i muszę to sprawdzić, odświeżam kanał. Mamy czy nie mamy te 50 tysięcy? Sprawdzamy, sprawdzamy, uwaga. Mamy 50 tysięcy! Dziękujemy wam bardzo za to, że jesteście z nami. Wow, to już jest strasznie duża grupa. Wow, no to jest kamień milowy, wow! Super, dzięki. Dziękujemy wam bardzo za to, że jesteście, za to, że subskrybujecie, klikacie w dzwoneczek i w ogóle, że jesteście z nami, komentujecie. No, cieszę się. Fantastyczne. Ja akurat nas dopadła ta cudowna wiadomość na plaży. Nie mogło być lepiej. Pozdrawiamy. Dzięki. Słuchajcie, to bardzo dużo osób napisało mi po jednym z ostatnich filmików odnośnie tego akumulatora, że muszę go zmierzyć miernikiem i już wiem, wygooglowałem, jak się mierzy miernikiem. Dobra, więc tym czarnym dotknąłem tego bolca od akumulatora, a tu czymś czerwonym dotykam teraz, o, jest iskrzy, dotykam tego minusowego. No i Kasia, zobacz, gdzie tego jest. Mamy tak. Nie mam pojęcia, co to oznacza. Czy to jest dobrze, czy źle. W internecie było napisane, że ma być 0,4. No to chyba nie jest dobrze. Kurczę. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Będę szukał odpowiedzi. Nie wiem, czy to się uda. W internecie było napisane na tym poradniku, co oglądałem, to ma być 0,4. A mamy 0,23. Nie wiem. Jeszcze tylko dodam. Mam ten prostownik automatyczny. I on ma 1 amper. To jest chyba strasznie mało. I zastanawiam się, czy jak będę ładował tym prostownikiem, bo akurat mamy dostęp do prądu przez najbliższe parę dni, to czy nie zepsuję tego akumulatora? Bo na stronie, której kupiłem to było napisane, że jest najlepszy prostownik, jaki na świecie istnieje. I tak ładnie było napisane, że aż w to uwierzyłem i dlatego go kupiłem. A wydaje mi się, że to nie jest chyba dobre urządzenie do ładowania tego. Także jeżeli ktoś się zna na tej elektryce, to proszę mi pomóżcie. Dajcie znać, bo nie wiem.